Dla Mikołaja Wilka z Rzeszowa nowy rok szkolny będzie wyjątkowy, bo oznacza naukę w nowej szkole. Ojciec i syn cieszą się ze zmiany także dlatego, że będzie bliżej domu. Jedyny właściwie taki kłopot, który jest, to jest z tym, że no, o tej porze już z reguły były książki kupione. Natomiast tutaj nie wiadomo, jakie po prostu książki kupić, ale już widzę, jest tam ogłoszenie, że dyrekcja będzie przyjmować za parę dni, więc może się czegoś dowiemy. W nowej szkole będzie się uczyć 700 uczniów. Jej dyrektorka nadzoruje ostatnie prace w obiekcie i nie ma jeszcze gdzie urzędować. Uspokaja, że każdy z rodziców zostanie oficjalnie poinformowany o planowanych spotkaniach. Ostatni tydzień sierpnia, od wtorku 25, 6, 7 będę zapraszać. Jeżeli ktoś z rodziców potrzebuje pilnego kontaktu, ma bardzo ważną sprawę, oczywiście jestem tutaj codziennie do dyspozycji, ale w związku z tym, że jest plac budowy, również przyjmuję w Wydziale Edukacji plac ofiar getta. Rodzicom uczniów tego wciąż jeszcze organizującego się zespołu szkół dyrekcja z zakupem podręczników radzi zaczekać aż do początku września. Dobra wiadomość jest taka, że nie tylko w tej szkole, a w całej Polsce część uczniów dostanie je za darmo. Do klasy pierwszej, drugiej szkoły podstawowej, klasy czwartej szkoły podstawowej, klasy pierwszej gimnazjum. Podręczniki są wypożyczane, natomiast materiały ćwiczeniowe zamawiane przez szkołę. Sprzedawcy rzeszowskich księgarni twierdzą, że niewielu rodziców wie o tej podręcznikowej reformie. Zdarza się, że rodzice do czwartej klasy pytają o podręczniki i nagle są zaskoczeni, że te podręczniki są darmowe, że nie ma wykazu w szkole, także tak do końca nie są zorientowani. W księgarniach na razie nie ma tłumów, książki kupują ci, którzy chcą uniknąć kolejek końcem sierpnia. Akurat mam dzień wolny, więc wykorzystujemy i staramy się skompletować. Po podręczniki ustawiają się także rodzice uczniów tych klas, których jeszcze nie objęła ministerialna reforma. Zestaw do trzeciej klasy kosztuje na przykład 320 zł. Ominęły mnie i w tamtym roku, i w tym roku darmowe książki. Moim zdaniem to jest niesprawiedliwe, że w tamtym roku miały pierwszoklasiści darmowe książki, to rozumiem. Ale czemu mają teraz w drugiej klasie też darmowe książki? Powinny inne dzieci skorzystać, a nie te same, prawda? Kuratorium Oświaty przestrzega rodziców, by zakupy książek zawsze poprzedzała konsultacja w szkole, bo zestawy w każdej z nich, mimo reformy, są różne. Nie powinien się kierować wydawnictwami, nie powinien się kierować wyglądem, prawda, wartością, bo od tego są nauczyciele. Nauczyciele dokonali już wyboru podręczników i takie podręczniki powinny być zakupione. Od 2017 roku wszyscy uczniowie mają mieć książki za darmo. Rodzice wciąż muszą się liczyć z wydatkami na przybory szkolne oraz podręczniki do przedmiotów nieobowiązkowych, na przykład religii czy drugiego języka obcego.